Bogu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. I tym cennym i jakże bogatym wersetem chciałam wszystkich powitać. Moje świadectwa będą dość czasochłonne. Od drugiego roku życia chorowałam na astmę. Były okresy, gdzie szpitale i sanatoria były moim drugim domem. Bardzo często zapadałam na wszelakie infekcje, a te infekcje osłabiły na tyle mój układ odpornościowy, że chłonęłam jak gąbka. Musiałam ograniczyć miejsca, w których najbardziej byłam narażona, czyli szpitale, przychodnie, apteki, nawet duże skupiska ludzi. Każda infekcja musiała być doleczona, bo jeżeli nie była doleczona, czy bagatelizowałam, trafiałam na oddział płucny i pomimo leczenia chorowałam. Bardzo szybko łapałam infekcję. Przy braniu coraz większych dawek sterydów miałam na chwilę spokój, aż do następnego razu i tak w kółko. Liczyłam, że zmiana klimatu na górski pozytywnie wpłynie na stan moich oskrzeli, ale się myliłam, chorowałam nadal. Pan Bóg ma swój czas i swoje sposoby, aby dotrzeć do nas, aby nas uzdrowić, aby pokierować naszym życiem. Pan Bóg włożył w moje serce pragnienie, abym usługiwała pewnej kobiecie. A była to siostra, która leżała w szpitalu onkologicznym w ostatnim stadium raka. Kiedy zorientowałam się, że miejsce posługi to jest szpital, czyli skupisko wszelkich zarazków, napełniło mnie to obawą. Z tej racji, że była to zima, więc dodatkowo niekorzystny okres, czyli mrozu, nagłej zmiany temperatury, bardzo to podrażniało moje oskrzela. Pomimo ryzyka, jakie niosło za sobą jeżdżenie tam do szpitala, zgodziłam się z Bogiem, aby wypełniać Jego wolę na Jego warunkach. I ryzyko się opłaciło. Przez te ostatnie 3 miesiące posługiwania tej siostrze nie zwróciłam uwagi, że dzieje się coś w moim życiu. Ja zaczęłam zdrowieć. Cała ta posługa tak mną pochłonęła, że nie zwróciłam uwagi na fakt, że ja zaczęłam zdrowieć i napełniło to taką radością i taką satysfakcją, że zapomniałam o sobie. Od tego wydarzenia minęły już 3 lata, a ja widzę, jak zdrowieję. Leki mam podtrzymujące, organizm mój się wzmocnił. Nie pamiętam o infekcjach. Bogu niech będzie cała chwała. Na przełomie września i października pojawiły się u mnie problemy z głosem, a w miesiącu listopadzie już nie mówiłam. Szukając przyczyny, modliliśmy się w domu i w zborze. Czas mijał, a poprawy nie było, więc udałam się do lekarza. No i tutaj rozpoczęła się moja wyprawa. Od specjalisty do specjalisty, od Ustronia po Cieszyn, klinikę w Katowicach, poradnię foniatryczną w Tychach. Dostałam zlecenie na rehabilitację z jednoczesnym pobytem w klinice foniatrycznej w Poznaniu. Pomimo starań lekarzy, którzy naprawdę wkładali dużo wszelakich metod, żeby ten głos wrócił, nic nie drgało. Brak głosu unieruchomił mnie w społeczeństwie i mój mąż był moimi ustami. Odbierał telefony, odpowiadał na pytania, załatwiał wszelkie sprawy. Był to czas 1,5 roku. To nie był tydzień, miesiąc, tylko to było 1,5 roku. Ostatnia wizyta u specjalisty bardzo dużo dała mi do myślenia. Po wyczerpaniu medycznych sposobów, aby mi przywrócić głos, zaproponowano mi, abym spróbowała
leczenie metodami medycyny niekonwencjonalnej. I tu było ups. Z doświadczenia wiem, że w takich sytuacjach trzeba się zatrzymać i poczekać na Bożą wskazówkę. Modliliśmy się z mężem przez cały czas trwania tego doświadczenia i oboje odebraliśmy, że nie jest to droga, którą mamy iść. Odłożyłam to skierowanie i powiedziałam tak. Panie, moje życie jest w Twoich rękach. Ty wiesz, dlaczego ja nie mówię. Ale dziękuję Ci za to doświadczenie, bo wiem, że Ty nie czynisz nic bez celu. Czy będę mówiła, czy nie, i tak oddam Tobie chwałę. I odpoczęliśmy w tej decyzji. Był to czas, abym bardziej skupiła się na słuchaniu niż mówieniu. I zważaniu na słowa, jakie wypowiadam. Nie tylko pod moim adresem, ale też przez nierozważne mówienie nawet o osobach trzecich, co człowiek sieje, to i zbiera. A że w ciszy i w słabościach otwiera się nasze ucho, to też Bóg zaczął do mnie mówić. A może ja zaczęłam w końcu słuchać. Zaczął mi pokazywać dziedziny, które nie są mu poddane. A Boża korekta to jest wyraz miłości, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Przez cały czas trwania tego doświadczenia bardzo mocno przemawiał do mnie list do Hebrajczyków, rozdział 12, wersety od 4 do 13. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami tak jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Amen. Wielki Piątek był dla mnie naprawdę wielkim dniem, dniem łaski i wybawienia. W tym dniu tak dogłębniej zdałam sobie sprawę, że to Boże Słowo jest lekarstwem dla duszy i dla ciała. I tak mocno się tego uchwyciłam, że usiadłam wygodnie w fotelu, wzięłam Biblię, z wiarą postanowiłam uczyć się mówić, tak, uczyć się mówić, czytając Boże Słowo, bo to ono może mi przywrócić głos. I po 15 minutach już mówiłam, głośno mówiłam. Bogu niech będzie chwała. To nie medycyna mi pomogła, ale Boże Słowo mnie uzdrowiło. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy się o mnie modlili. Do skutku. Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, oto jest odpowiedź. Kochani, zachęcam was, nie wstydźmy się mówić o tym, co Pan Bóg czyni w naszym życiu. Nie wstydźmy się. Milcząc, ograbiamy Jego z chwały, z bór ze zbudowania i siebie samych z błogosławieństwa. Kończąc, tydzień temu, dokładnie w sobotę, słyszałam bardzo głośne pytanie.
Czy jesteś kobietą, która słyszy Boga? I z tym pytaniem zostawiam was, drodzy bracia i siostry. Bogu niech będzie cała chwała.